Ja biorę żółty, wiesz, bo wiesz. Na pewno nie wezmę niebieskiego. Nowy sezon programu Po Godzinach. Dzisiaj po raz pierwszy w 2014 roku naszym gościem Maciej Wierzbicki. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie również. Powiedz mi tak na sam początek, bo ty jesteś taki prawdziwy gieksiarz. Od ilu lat w GKS-ie? W którym roku przyszedłeś do GKS-u? Do GKS-u w zasadzie przyszedłem w roku 2004, ale wcześniej gdzieś w latach młodzieńczych, nie pamiętam dokładnie jaki to był rok, miałem tam jakiś powiedzmy roczny epizod jeszcze w trąbkarze GKS-u. Teraz pytanie o to miejsce troszkę, bo nie jesteśmy tutaj przypadkiem. Chodzą takie słuchy, że ty w młodości, zanim jeszcze zacząłeś tam interesować się przede wszystkim tylko i wyłącznie piłką, no to też gdzieś tam miałeś zaciągi takie do motoryzacji, to jest prawda? No można tak powiedzieć, gdzieś tam ta motoryzacja zawsze mnie interesowała, może nie tak typowa motoryzacja, co cała powiedzmy logistyka, gdzieś podczas jazdy, nie wiem, nad morzem, gdziekolwiek, zawsze tam patrzyłem za okno, nie spałem, tylko gdzieś patrzyłem za okno, obserwowałem całą drogę. Także no wiadomo, że gdzieś tam piłka zawsze była na pierwszym miejscu, ale poza piłką gdzieś tam motoryzacja zawsze interesowała. Ale w rozmowie ze mną wspomniałeś może też, że nie wiem, jakbyś nie został piłkarzem, to może kierowcą tira. Prawdą to jest, czy to taki po prostu gdzieś był wymysł typowo z dzieciństwa? No nawet nie tylko z dzieciństwa, bo mam tam znajomego, czy nawet mój wujek jest kierowcą tira, od czasu do czasu jeździ w jakieś dalsze trasy i nie ukrywam, że zawsze gdzieś chciałem pojechać taką dalszą trasę tirem, nawet kolega mi kiedyś proponował, ale zawsze to treningi czy tam mecze kolidowało mi z taką trasą powiedzmy nad morze czy nawet gdzieś dalej za granicę. Także no nawet dalej gdzieś mnie to interesuje taka rzecz, jeżeli jest trochę w tym prawdy. Mówimy jeszcze troszkę w kontekście motoryzacji, bo tak zrobiłem mały wywiad przed tym, co się mówi o tobie w szatni, jak cię postrzegają koledzy. Powiedzieli, że co pamiętają najbardziej to że jeżeli by mieli problem jakikolwiek w okolicy, nie mając samochodu, dostać się z miejsca z punktu A do punktu B w całej aglomeracji, no to jesteś w stanie powiedzieć im z pamięci, jakim autobusem albo jakim tramwajem, numerem, o której godzinie mają wyruszyć i jak mogą dojechać. No troszeczkę jest w tym racji, chłopaki się kiedyś ze mnie śmiali, bo pamiętam jak jechaliśmy jakiś trening bodajże na Hetman, czyli na Dąbrówkę, chyba z Mateuszem Kamińskim gdzieś tam żartowaliśmy, bo on mi wymyślał numery autobusów, a ja mu mówiłem skąd na autobus i dokąd jeździ, no ale to jest bardziej pochodna tego, że gdzieś w młodzieńczych latach, zanim jeszcze nie jeździłem samochodem, dużo podróżowałem tymi autobusami, gdzieś tam musiałem z mojej Świętochowic do Katowic dojechać, poza tym mam rodzinę gdzieś po Katowicach rozsianą, także dlatego wiem, bo no, interesowałem się tym, bo musiałem, no a gdzieś to tam zostało. Ale wyglądało to tak, że raczej przeszukiwałeś internet, czy siadałeś na przystanku czekając, nie wiem, 20-30 minut na autobus, no i tam studiowałeś sobie ten plan. Bo wiadomo, znałeś trasy, na których jeździłeś, ale podobno znasz cały rozkład. No to już troszeczkę chyba żartów kolegów, ale no tak, znam gdzieś mniej więcej jaki autobus, dokąd jeździ, no ale to też ze względu na to, że też w młodzieńczych latach większość kolegów była rozsianych mniej więcej po całej Katowicach, nawet gdzieś dalej i oni zawsze mówili gdzie, jakim autobusem dojeżdżają i tak dalej, dlatego też zapamiętałem te numery autobusów, ale jeśli nawet tu koledzy też może mieli na uwadze to, że jak ktoś pyta kogoś, jak nawet dojechać samochodem z punktu A do punktu B, no czasami lubię się wtrącić i powiedzieć, jak tamtędy trzeba, w tamto miejsce powiedzmy i którędy trzeba dojechać. Tak jak wspomniałem wcześniej, do dzisiaj nie jesteśmy tutaj przypadkiem, jesteśmy na torze gokardowym, więc chyba chcemy sprawdzić, jak to jest z tą twoją motoryzacją, czy nie tylko w teorii, ale również w praktyce jesteś za kierownicą dobry i czy byś się nadawał na kierowcę tyra, bo gokardy to jest taki sport troszkę, który wymaga nie tylko takich umiejętności. No, myśląc tak, że ktoś jeździ samochodem na co dzień, to tak naprawdę to jest pikuś przy tym, co trzeba potrafić na gokardach. No na pewno, dlatego no mówię, chętnie spróbuję, jak tutaj nam to będzie szło. Nie ukrywam, już kiedyś byłem, Kamil Holżyński mnie zabrał na gokarty. Bardzo, bardzo fajna zabawa, dlatego ścigajmy się. Dobra, okej, to jedziemy. Thank you.
Dobra, trochę się pościgaliśmy. Maciek, to teraz przejdziemy troszkę do tych spraw piłkarskich, boiskowych. Pytanie takie dwa do ciebie. Pierwsze, w rozmowie ze mną wspominałeś o tym, że chciałeś, gdzieś tam miałeś takie marzenie zostać napastnikiem, zostać bramkarzem. I teraz pytanie drugie. Aha, te pierwsze to było dlatego, że nie wiem, gdzieś tam ta sława, strzelanie bramek cię gdzieś kusiło. To mi odpowiesz za chwilę. No i drugie pytanie, kto skłonił się, czy jak to się stało, w jakich okolicznościach, że oprócz tego, że ubierałeś lanki, to również ubierałeś na trening rękawice? No z tym napastnikiem to mi zaskoczyłeś, bo generalnie od jakichś tam młodzieńczych lat, jak się zacząłem interesować piłką, tak powiedzmy, i już wtedy wiedziałem, o co w tej piłce chodzi, to gdzieś zaczął moim idolem być David Beckham, także bardziej gdzieś ja siebie widziałem chyba w pomocy, jeśli chodzi poza bramką, niż napad, no ale niech będzie tak, że to strzelanie goli to fajna sprawa, bo pomocnicy też często strzelają. A jeśli chodzi o bramkę, to pamiętam jakiś turniej gdzieś w czasach takich mocno juniorskich. Na jednym z takich turniejów podczas jednego z meczów bramkarz się poczuł. No i była absencja w bramce, nie miał kto wejść. No ja tak się sam zgłosiłem, nie wiedząc czemu zgłosiłem się, stanąłem w bramce, gdzieś szło mi tak, no wiadomo jak to na tamte czasy, nawet nie najgorzej. No i tak w zasadzie już zostało. Od tego się to zaczęło i potem już tego nie zmieniłem, tak już cały czas to zostało, no i tak to jest. Kolejny etap to chyba ten twój debiut w pierwszej drużynie GKS-u Katowice. Pamiętasz to, jak dziś potrafisz sobie otworzyć ten mecz, ten dzień? Tak, no potrafię sobie to tworzyć. Daty niedokładnie pamiętam, już jakoś było we wrześniu, ale to już miesza z datą. No pamiętam, dobrze pamiętam, gdzieś no jak trema straszna pamiętam przed samym meczem, ale co o dziwo, wielu zawodników mówiło mi, że w trakcie już meczu tej tremy nie czuć, no i rzeczywiście sam to poczułem po sobie, że tak jest. Pamiętam, to już było za kadencji trenera stawowego, który w środowym treningu przed sobotnim meczem dał mi taki, powiedzmy, mały tam sygnał, że może na mnie postawić. Ja tak za bardzo nie brałem tego do siebie, bo tak traktowałem to może na zasadzie takiej pompki, że trener, jak nowy trener, chciał młodego bardziej zmotywować do pracy. No ale potem już gdzieś był piątek, powołanie tam do 18 meczowej, już byłem w 18 meczowej, rozmowa z trenerem bramkarzy. Także zacząłem się już tam nastawiać na to, że mogę zagrać. No nerwy miałem straszne. Pamiętam wtedy w pokoju byłem z Kamilem Chodrzyńskim, to jemu też nie powiedziałem w ogóle, że jest jakiś tam temat na to, żebym w ogóle zagrał. I aż do w zasadzie do tego pierwszego gwizdka, gdzieś cały czas ta trema mi towarzyszyła, gdzieś tam na zgrupowaniu, bo mieliśmy, pamiętam, zgrupowanie w Tarnowskich Górach. Także no fajne przeżycia. No. A mecz, pamiętam, że wygrany 4-2. Po długiej dosyć przerwie, jeśli chodzi o nasze wygrywanie, bo tam była końcówka poprzedniego sezonu, nie mieliśmy długo wygrać. Potem sezon tamten obecny też długo nie mieliśmy wygrać i to takie zwycięstwo na przełamanie. I fajnie się stało, że gdzieś tam na dłużej mi się udało wskoczyć do tej bramki. Jak to jest z tremą bramkarza, z twoją tremą? Bo właśnie a propos tego twojego debiutu, ja później oglądałem doszedłem do takiego archiwalnego nagrania, jak rozmawiałeś, to się nazywało bodajże z Gieksą przy kawie i byłeś przy jednym stole z Wojciechem Stawowym, Piotrkiem Plewnią i trenerem bramkarzy i tam powiedziałeś, no zagrałem jeden mecz, dobrze mi poszło, bardzo się denerwowałem, tak jak wspominasz to tutaj, a potem powiedziałeś, no zagram jeszcze jeden, dwa i będzie dobrze, już się przestanę denerwować i będę coraz pewniej bronił. Teraz jak już po tych kilku latach stajesz w bramce, to już chyba tremy nie powinno być, skoro w takim tempie potrafiłeś się przestać denerwować. No w zasadzie no, zawsze jakaś tam trema jest. No u mnie niestety nie ma tej ciągłości regularnego grania gdzieś tutaj w IKS-ie czy w innych klubach. Także no zawsze ten pierwszy mecz po dłuższej przerwie jest jakaś tam dodatkowa trema, taka troszeczkę więcej niepewności jest. Ale no też już na pewno całkiem troszeczkę inaczej się podchodzi do tych meczy, bo człowiek też starszy, troszeczkę głowa inna. No już mniej więcej wiadomo, co tam trzeba zrobić w tej bramce. Bramkarz specyficzna pozycja, bo jest bardzo narażony na wszelkie jakieś błędy, praktycznie zawsze się kończą bramką, tak? Ale gdzieś już mówię, no jakoś chyba lepsze metody na radzenie sobie z tą presją, czy tam z tą tremą właśnie. A jeżeli chodzi o jakieś takie najciekawsze sytuacje, które byś sobie teraz mógł przypomnieć z twoją przygodą z GKS-em, jakieś anegdoty, coś takiego, co przychodzi ci pierwsze na myśl? Takie anegdoty, czy tam śmiesznych sytuacji było naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ciężko mi tak sobie jedną tam przypomnieć. No zawsze jakoś tam spojrzałem sobie na to z perspektywy czasu, gdy
Fajnie było z kimś trenować, powiedzmy, na boisku, gdzie wcześniej się tego kogoś oglądało z trybun, czy nawet w telewizji, jako na przykład reprezentanta Polski, jak było na przykład z Bartkiem Karwanem, czy Jacek Kowal, czy Grzesiu Fonfara. Gdzieś tych zawodników się oglądało, kibicowało im na boisku. Człowiek wtedy jeszcze nawet nie pomyślał, może, że może być, siąść z nimi w jednej szatni, wystąpić razem na boisku. Także no to jest takie chyba takie największe przeżycie, powiedzmy, jeśli chodzi o to, że właśnie ci kibice będą, czy tam na tym stadionie właśnie będę grywał swoje mecze, ale chyba największe to, że potem właśnie mogłem usiąść z tymi zawodnikami i rozmawiać jak gdyby nigdy nic. A same anegdoty śmieszne, no ciężko mi przypomnieć, no mogę nawet z dzisiaj jakieś anegdoty przypomnieć, także no... No dawaj! Kurczę, żeby tak sobie tak, nie wiem co może pójść, wiesz, i to jest problem. No ale no, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Szatnia piłkarska jest takim specyficznym miejscem, gdzie bardzo dużo rzeczy no, nie przechodzi płazem po prostu. Gdzieś bardzo łatwo się wystawić i, no, i niestety jest to wykorzystywane, tak? I to no, najdrobniejsze sytuacje człowiek nawet by nie pomyślał, że no, kupno, nie wiem, powiedzmy nowych butów, czy czegoś, wszystko jest wykorzystywane już tak w formie żartu, no ale no, tak to jest. W Gieksie jesteś od wielu lat, zaczynałeś tutaj też jako ten zawodnik, który trenował w drużynach młodzieżowych. Rocznik 91, taki trochę szczęśliwy rocznik dla GKS-u Katowice, bo z tej waszej drużyny, w tym waszym roczniku kilka takich znanych zawodników, którzy gdzieś teraz występują na boiskach, grało. Między innymi Tomasz Hołota, między innymi Bartosz Sobotka, Arek Kowalczyk, ty także no... W zasadzie też wtedy mieliście już takie sukcesy w tej piłce juniorskiej. Można powiedzieć, że już wtedy można było przewidzieć, że kilku z was będzie grało w piłkę zawodowo. No zgadza się. Rocznik mieliśmy taki dość obfity, ale muszę powiedzieć, że wielu zawodników jeszcze, którzy z nami grali, miało może jeszcze lepsze umiejętności, lepsze, tak jak ktoś mówi, papiery na granie, a w tą piłkę nie grają. No, nie chcę tutaj mówić nazwiskami, ale no, był taki jeden zawodnik z nami, który na przykład był w stanie nie trenować ze 2-3 miesiące, przychodził na jakiś turniej, trening czy mecz i on był zawodnikiem wyróżniającym się nie tylko na tle naszej drużyny, czy generalnie ogółu, tak jak graliśmy jakieś ogólnopolskie turnieje. Także no i tego zawodnika chyba najbardziej szkoda, bo tylko, że no wiadomo, tam później w wieku tam powiedzmy 18-19 lat już są inne pokusy. I no, trzeba postawić na tą piłkę mimo wszystko, tak? A no, kolega tutaj nie postawił wszystko na jedną kartę. Wszyscy myśmy nawet jego na siłę gdzieś tak powiedzmy ciągnęli za uszy, można powiedzieć, żeby grał w tą piłkę, no ale on grać w piłkę nie chciał, dlatego no, jego szkoda. Ale tak jak mówiłeś, Tomek Hołota praktycznie gdzieś od zawsze się wyróżniał. Zawsze widać było, że ma papiery na granie, gdzieś najszybciej chyba załapał takiego. Nie wiem, takie doświadczenie dorosłe granie gdzieś najszybciej to u niego postąpiło. Pamiętam trener Burzyński tam, którego pozdrawiam, bo dawno nie miałem kontaktu z nim, także no, może usłyszę, także powtarzał nam, że jeśli z jednej drużyny, jednego rocznika wyjdzie jeden zawodnik gdzieś do seniorskiej piłki, to już będzie bardzo dużo. U nas na tą sprawę gdzieś tam w poważnej piłce, no jest Tomek Hołota, tak? No my się gdzieś tam reszta, czy tak jak mówiłeś, Arek Kowalczyk, Bartek Sobotka, gdzieś tam próbujemy dalej tam w tej naszej piłce coś udowodnić, no ale gdzieś tam się udało, że na tym poziomie powiedzmy szczeblu centralnym, gdzie się cały czas utrzymujemy i staramy się tam jak najbardziej, żeby jakieś tam swoje sukcesy mieć. Także no to też jest takie, no można powiedzieć, rzadko spotykane, że aż 4 zawodników z jednego rocznika wyszło gdzieś wyżej, powiedzmy, grać. Na chwilę obecną Katowice, Śląsk to takie twoje miejsce na ziemi, można powiedzieć. Masz jakieś swoje ulubione miejsce gdzieś w Katowicach, gdzie, nie wiem, wychodzisz z dziewczyną, żeby odpocząć od tego codziennego zgiełku piłkarskiego? No takich miejsc jest wiele, ciężko powiedzieć, żebym jedno miejsce wskazał. Zależy też oczywiście od aury, jeśli jest fajna pogoda, no to park wojewódzki, no to wiadomo, że to nie jest no, na terenie Katowic, no, ale jak mówimy o Śląsku, to tu właśnie park, czy Muchowiec, czy nawet jakaś, nie wiem, tam kawiarnia powiedzmy na Mariackiej w centrum Katowic, no to zależy, mówię, od aury, ale mam wiele miejsc w Katowicach, no generalnie lubię, podoba mi się to miasto, niektórzy krytykują, ale ja to bardzo lubię to miasto, podoba mi się życie w tym mieście, mimo że na dobrą sprawę nie mieszkam w samych Katowicach, ale gdzieś niekiedy od 8 rano już do samego wieczora przebywam w Katowicach. No i czuję się tak jakby, no w Katowicach jestem urodzony, czuję się tak jakby katowiczaninem, bo naprawdę bardzo dużo czasu tutaj spędzam. Chodziłem tutaj do szkoły przez 6 lat, w piłkę grałem, także no to czuję, że to jest moje miasto właśnie.
Tak powoli już kończąc, o twoich marzeniach, tych boiskowych i pozaboiskowych. Jakie są te marzenia Maćka Wierzbickiego? No boiskowe, no to gdzieś tam na dłużej skoczyć do bramki GKS-u, tak najwięcej tych meczy zagrać. Wiadomo, że tam ambicje są takie, żeby grać gdzieś jak najwyżej. No fajnie by było, żeby jakby to wszystko się gdzieś udało z GKS-em grać jak najwyżej. Nie chcę jakieś mówić, jakieś tak mało realistyczne marzenia, no ale to są takie, mówię gdzieś tam, myślę, że to jest gdzieś w moim, powiedzmy tak, zasięgu takim, gdzie przy odrobinie szczęścia, dużo, dużo pracy jestem w stanie gdzieś to spełnić, to żeby tak skoczyć na dłużej do bramki GKS-u i grać o najwyższe cele, nawet już mówię w ekstraklasie, niekoniecznie w pierwszej lidze. No a poza boiskowe, no to jeszcze mam nadzieję, że będę miał trochę czasu na to, żeby tam swoje cele pozaboiskowe spełniać. No wiadomo, że gdzieś tam z czasem człowiek chce, żeby tam, wiadomo, założyć rodzinę i tak dalej. No nie mam jakichś wyjątkowych planów na to, czy tam marzeń po tym, co będę robił poza piłką. Normalne marzenia, myślę, każdego faceta, gdzieś tam rodzina. Czyli syn, drzewo, dom? No na pewno syn, na pewno dom czy drzewo, no to może pod nazwiskiem Wierzbę byśmy jakąś zasadzili, także no to można pomyśleć. No rodzina, wiadomo, powiększenie, no gdzieś tam póki co nie myślę o tym, żeby tą rodzinę powiększać, ale na pewno gdzieś tam w przyszłości mam takie marzenia czy plany. No, można powiedzieć, że to sfera marzeń, bo to naprawdę fajna sprawa gdzieś tam, gdzie jest ta kobieta, gdzie jest ta rodzina. Także to jest coś fajnego. Marzy mi się syn, żeby też może w piłkę grał przynajmniej żebym ja miał przynajmniej z kim po piłkę pokopać, jak już będę troszeczkę starszy, choćby z tego względu. No wiadomo, tam dziewczynę mam, także no, nie muszę tam jej szukać, także z tego się cieszę. No a tak mówiłem, dom, no to czy tam mieszkanie, no będę tutaj taki lokalny patriotyzm się powiedzmy we mnie obudzi, no gdzieś tam zawsze chciałem mieszkać w tych Katowicach, mimo że mieszkałem powiedzmy tylko rok po swoim urodzeniu, a później już w innym mieście, ale no to tyle, jeśli chodzi o moje marzenia. Dobrze, to teraz, bo wprowadzamy taki nowy kącik w tym naszym programie Po Godzinach, gdzie będziemy zadawać takie pytanie dotyczące wyboru jednej bądź drugiej osoby lub jednego bądź drugiego zajęcia. Ja ci zadam 10 takich pytań, bardzo szybkich, odpowiadasz po prostu to albo to, tak? Tak, dokładnie. Nie, to będziesz po prostu miał to albo to będziesz odpowiadał. Mam przygotowane to, także jesteś gotowy, więc zaczynamy troszkę tradycyjnie. Messi czy Cristiano Ronaldo? Messi. Barcelona czy Real Madrid? Barcelona. Premiership czy La Liga? Premiership. Guardiola czy Mourinho? Guardiola. Twitter czy Facebook? Facebook. Jazda na rowerze czy bieganie? Bieganie. Liga Mistrzów czy Mistrzostwa Świata? Liga Mistrzów. Muzyka polska czy zagraniczna? Zagraniczna, niech będzie. Dobry film czy spacer? Powiedzmy na Muchowcu. Zależy od możliwości. Nie ma takiej odpowiedzi. No to niech będzie ten film. No i na koniec. Maciej Wierzbicki czy Łukasz Budziłek? No muszę odpowiedzieć Maciej Wierzbicki, no bo no, nie będę forował tam powiedzmy konkurenta swojego. Dobrze. Słuchaj, Maciek, dziękuję ci bardzo za to, że znalazłeś czas, że miałeś czas się pościgać i ochotę. Cóż, ja ci życzę jak najwięcej zdrowia na boisku, no i powrotu do bramki Gieksy. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie, za tam życzenia zdrowia i powodzenia. Nie będę dziękował, bo to się nie dziękuję. No i tak korzystając z możliwości, chciałem tu pozdrowić wszystkich znajomych. Tam prezes prosił, żeby go pozdrowić do kamery, dlatego pozdrawiam prezesa. No i muszę pozdrowić swoją dziewczynę, także... To dziękuję bardzo, to był program Po Godzinach, Maciej Wierzbicki.